Ja myślę, że system proporcjonalny ma wiele swoich zalet. One są zwłaszcza warte uwzględnienia wtedy, kiedy rozpoczynamy transformację w kierunku demokracji. Wszyscy pamiętamy, jak mieliśmy wiele, wiele partii, chyba określanych mianem kanapowymi. To bardzo zakłócało życie polityczne i rządzeniem krajem, ale jeśli chodzi o wykluwanie się demokracji, sądzę, że to nie było negatywnym zjawiskiem, że to odegrało pozytywną rolę, a mianowicie zaangażowania odpowiedniej ilości ludzi w bezpośrednią działalność polityczną. Ale później, po iluś tam latach, mnie się wydaje, że te lata już nadeszły, powinniśmy myśleć także o skuteczności systemu rządzenia i o wymianie klasy politycznej. Ta wymiana w tym systemie wyborczym niestety jest niemożliwa. Wydającej się przewidzieć przyszłości nie wyobrażam sobie, aby w obecnym składzie parlamentu można było przegłosować większością 2/3 głosów system jednomandatowych okręgów wyborczych. Natomiast nacisk ruchów społecznych, które w tym zakresie są bardzo mocne, szerokie i bardzo pozytywne w Polsce, powinien moim zdaniem prowadzić do tego, że tak jak już wspomniałem, system proporcjonalny będzie uzupełniany przez elementy systemu większościowego. Nie byłoby dobrze, gdybyśmy od razu zmieniali ten system na krańcowo inny. Natomiast za wskazane i za rozsądne byłoby, aby był on uzupełniony o elementy systemu większościowego. W ten sposób część posłów i senatorów, byłaby wybierana w systemie proporcjonalnym, aby zapewnić łagodne przejście do systemu większościowego i zapewnić działaczom partyjnym, bez których przecież te partie nie mogą funkcjonować, wejście do parlamentu z list, a druga część byłaby systemem większościowym. Wtedy w praktyce okazałoby się, które elementy mają nad którymi przewagę. A czy nie obawia się pan rzecznik, że partie wykorzystałyby argument istnienia części okręgów jednomandatowych, by w taki sam sposób jak dotychczas forsować przede wszystkim swój wizerunek jako całości, by zakryć te okręgi jednomandatowe i jakby utrzymać ten status proporcjonalny? Bo jest taka obawa, jak w krajach, których systemy są mieszane, że tak naprawdę pierwiastek proporcjonalności wygrywa ostatecznie. Trudno mi powiedzieć. Nie możemy wszystkiego z góry przewidzieć i być pewni, że mamy rację. Mnie, jeżeli mówię o systemie mieszanym, to mówię o systemie, który byłby krokiem we właściwym kierunku, byłby elementem przejściowym, czyli byłby stanowiłby element uczenia się systemu większościowego. Przypuszczam, że przy obecnym poziomie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce integracja wyborców wokół tych jednomandatowych okręgów wyborczych byłaby ze wszechmiar pozytywna i doprowadziłaby do wyboru bardzo interesujących ludzi. To tak jak w sporcie, prawda? Trzeba postawić na pewne elementy, żeby dochować się odpowiedniej klasy zawodników, wysokiej klasy profesjonalistów. Ja miałem też możliwość w pierwszej połowie lat 90. obserwowania polityków brytyjskich. Byłem pod wielkim wrażeniem nie tylko ich klasy wielkiej intelektualnej, ale pracowitości i zaangażowania. Obecnie nasi posłowie i senatorowie pracują już dosyć intensywnie, zwłaszcza posłowie, a świetnie dają sobie radę, może nie w takim stylu, jakim byśmy chcieli, przed kamerami telewizji i mikrofonami radia, ale w dalszym ciągu nie mamy właściwie pojętej pracy politycznej. Trzeba sobie zdawać sprawę, że w poszczególnych partiach istnieją grupy, nieduże, ale działaczy, które są elementem pozytywnym, które działają na rzecz partii, którzy nie mieli czasu zyskać odpowiedniej popularności w swoich okręgach wyborczych, bo pracują dla partii.
byłoby ze stratą dla systemu partyjnego dobrze pojętych, aby ich od razu wyeliminować i aby nowe hordy, nie powiem barbarzyńców, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, zajęły ich miejsce. Poza tym nie można tego zrobić, jak już żeśmy powiedzieli, bez woli politycznej tych, którzy zadecydują. Gdybyśmy mogli któregoś dnia podczas między sesjami Sejmu zawładnąć tym gmachem i sami zagłosować, no to wtedy byśmy może przeprowadzili tego rodzaju postulaty, ale obawiam się, że nie byłyby one skuteczne prawnie. Czyli innymi słowy, nie mam nic przeciwko radykalizmowi, o ile on ma szansę do tego, aby postulaty jego były zrealizowane. Panie rzeczniku, dzień po wyborach samorządowych wyraził pan publicznie takie zdanie, zapytany na kogo głosował, że pan po prostu nie wiedział, bo kandydaci byli dla pana anonimowi. Chciałbym wiedzieć, jak pan ocenia właśnie to upartyjnienie również wyborów samorządowych, głównie w dużych miastach. Czy tutaj zmiana jest również konieczna? To już jest katastrofa, wie pan, bo jeszcze możemy te koszty ponosić upolitycznienia systemu, bo system musi być polityczny na szczeblu ogólnopaństwowym. Natomiast upolitycznienie działalności na szczeblu samorządowym jest po prostu czymś w rodzaju aberracji. To jest sprzeczność sama w sobie. Jeszcze przy takim plemiennym podejściu do partyjności, jakie u nas występuje, przez co rozumiem fakt, że jeżeli jakiś pogląd reprezentuje partia przeciwna, to moja partia musi oczywiście go skrytykować, że ważne jest nie to, co się mówi, ale ważne jest, kto mówi. Obserwujemy to w telewizji, że prawda ma znaczenie tylko wyłącznie instrumentalne. Otóż to jest bardzo niedobre, to jest korumpujące warunki działalności politycznej, ale na szczeblu gminnym czy innym, kiedy chodzi o zbudowanie mostu lub kładki lub chodnika lub szkoły, wtedy kiedy dzielimy się według racji politycznych, a nie według racji merytorycznych, to jest już prawdziwa katastrofa. Panie rzeczniku, pozwolę sobie zadać jeszcze jedno pytanie. Jak pan oceniałby możliwość i zasadność przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w zakresie zapytania obywateli, czy chcą jednomandatowych okręgów wyborczych, czy chcą większościowego systemu wyborczego, tak żeby to referendum było wyraźnym sygnałem obywateli dla polityków, jaka jest wola zmiany? Generalnie jestem za częstszym stosowaniem instrumentum referendum, dlatego że one integrują społeczeństwo obywatelskie, wyzwalają pewną energię i angażują. W niektórych systemach, jak nie mówiąc tak daleko sięgając jak w Szwajcarii, są one bardzo często stosowane. Oczywiście, referenda powinny być w pewnych kwestiach. Nie mogą być w kwestiach takich skomplikowanych, które wymagają pewnych debat na ten temat. Ale w kwestii jak, czy system większościowy, czy system proporcjonalny, czy system mieszany, jest to kwestia, która bardzo dobrze nadaje się do tego, żeby przeprowadzić referendum. Wydaje mi się, że ruch społeczny na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych jest już tak szeroki i tak zintegrowany, że stać państwa właśnie na to, aby zebrać 500 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Czy taka inicjatywa spotkałaby się z poparciem, aprobatą, honorowym patronatem pana rzecznika? Jako honorowy patronat jednomandatowych okręgów wyborczych z największą przyjemnością stałbym się honorowym patronem akcji na rzecz referendum w tej sprawie.